Witam, nazywam się Darek Kraśnicki i jeżeli Cię interesują badania licencjonowanych pracowników ochrony we Wrocławiu lub w jego okolicach, to to właśnie wideo jest dla Ciebie. Jestem lekarzem medycyny pracy i przez kilka ostatnich lat badałem ochroniarzy, oczywiście w cudzysłowie ochroniarzy do licencji w szpitalu wojskowym we Wrocławiu, no i być może Ty jesteś jednym z nich. Natomiast od początku sierpnia 2013 roku stworzyła się jeszcze jedna dogodna możliwość wykonania przez Ciebie tego uciążliwego co 3 lata obowiązku. A mianowicie, najnowsze rozporządzenie ministra zdrowia zezwala na wykonywanie tych badań w placówkach prywatnych. No i jedną z nich, która spełnia wszystkie warunki z rozporządzenia ministra zdrowia, uznawano już przez policję, ponieważ już parę osób się przebadało, jest właśnie moja przychodnia medycyny pracy przy ulicy Żernickiej 215. I wszystko, co musisz teraz zrobić, jeżeli jesteś pracownikiem ochrony lub kandydatem na licencjonowanego pracownika ochrony, musisz się zarejestrować telefonicznie pod numerem 601, 775, 123, powtarzam: 601, 775, 123, tak abyś sobie ustalił z moją rejestracją dogodny dla Ciebie termin. I zarówno wszystkie badania lekarskie, jak i psychologiczne wykonuję u siebie na miejscu w ciągu jednej, jeszcze raz powtarzam, jeżeli nie słyszysz dobrze, nie wierzysz mi, powtarzam, tylko jednej kompleksowej wizyty. No, i zaraz po przebadaniu otrzymasz stosowne orzeczenie lekarskie, z którym musisz pójść na policję lub pokazać je pracodawcy. Na tym kończę. Jeżeli chcesz zadać mi jakieś jedno dodatkowe pytanie, czy więcej, to oczywiście skomentuj to wideo pod filmikiem tutaj. Możesz oczywiście inne zapytania wysłać na mojego maila. Lekarz -małpa -krasnicki Również powtarzam lekarz małpakrasnicki.pl najlepiej jednak spotkać się ze mną osobiście na żernickiej 215 we Wrocławiu, gdzie te badania wykonują osobiście. Także mówił Dariusz Kraśnicki, lekarz uprawniony do badań pracowników ochrony i jeszcze raz zapraszam Cię do mojej przychodni. Mogę mieć tylko nadzieję, że po wejściu tego rozporządzenia czasy kilkudniowego czy, czy wielodniowego robienia tych badań z pewnością odeszły już do lamusa.